Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak nagrywać gry na komputerze, a więc zaczynajmy. Jeśli chcecie nagrywać gry na komputerze, to w Windowsa 10 jest wbudowane pewne narzędzie, które pozwala właśnie na nagrywanie gier i później takie nagranie możecie na przykład wrzucić na YouTube'a. Aby z tego narzędzia skorzystać, należy uruchomić jakąkolwiek grę. Tym samym sposobem możemy także nagrywać aplikacje, na przykład jeśli otworzymy przeglądarkę, możemy nagrać to, co robimy w przeglądarce. Ja w tym momencie żadnych gier nie mam zainstalowanych, więc uruchomię po prostu pasjansa, który jest domyślnie zainstalowany. No i teraz, kiedy już jakąś grę otworzymy, wystarczy na klawiaturze komputera wcisnąć klawisz Windows oraz G. Windows to jest klawisz, który znajduje się między klawiszami Ctrl i Alt po lewej stronie i ma na sobie znak Windowsa, czyli wciskamy Windows G i w tym momencie otwiera nam się takie oto menu. Tutaj mamy dane odnośnie użycia procesora, GPU i tak dalej. W tym miejscu możemy wybrać, czy chcemy nagrać tylko głos, jeśli głos to na przykład z jakiego urządzenia, z którego mikrofonu, jeśli mamy więcej niż jeden. Mix oznacza, że możemy wybrać, czy będzie to głos z głośników, czy też na przykład z mikrofonu, czyli dajmy na to, tutaj wybiorę sobie mikrofon w tym miejscu. A tutaj poniżej, jak wybraliśmy mikrofon, możemy wybrać dźwięki systemowe i na przykład, jak widzimy, mam tutaj pasjansa otworzonego, czyli mogę tutaj zwiększyć lub zmniejszyć głośność pasjansa, który jest widoczny w tle. To jest przycisk do nagrywania. Skrót do nagrywania to jest Windows Alt R. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć mikrofon podczas nagrywania, czyli dajmy na to, klikam tutaj nagrywanie. W tym momencie pojawia nam się tutaj z prawej strony, że to, co robimy, jest już nagrywane. No i w momencie, kiedy nagrywamy grę, możemy oczywiście robić cokolwiek chcemy, wszystko to zostanie nagrane. Polecam to potestować, zobaczyć, czy u Was nie występują żadne błędy podczas nagrywania, ponieważ jest to wbudowane w Windowsa i jest to właśnie narzędzie służące do tego, aby nagrywać gry, nagrywać gameplay z gier. No i kiedy skończymy nagrywać, możemy tutaj kliknąć Stop Recording. Wszystkie te pliki zapisane są w folderze Captures u nas na dysku. Aby do tego folderu się dostać, musimy przejść na dysk C, użytkownicy, nazwa użytkownika, wideo i na przykład Captures. No jak widać, ja mam tutaj nagrane te filmy, które nakręciłem. Jak widzimy, to co robiłem w grze i jest wszystko tutaj nakręcone. Czyli właśnie w ten oto prosty sposób możecie nagrywać gry na Windowsie 10. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się nagrać grę i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!